Witam Państwa w programie Biało-Zielony Kwadrans. Jest to pierwszy program z cyklu, w którym będziecie się Państwo mogli dowiedzieć najważniejszych informacji o drużynie piłkarskiej Polonia Sparta Świdnica. Będziemy się starali przedstawić Państwu relacje z meczów Świdnicy oraz również meczów wyjazdowych, a także wiadomości, które związane są z naszym klubem. Postaramy się w kolejnych odcinkach przedstawić Państwu sylwetki piłkarzy, sylwetki trenerów, działaczy najważniejszych oraz prezentować ciekawostki związane z klubem. Mamy nadzieję, że będziemy również mogli zaprezentować oprawy kibiców, którzy będą dopingować naszą drużynę oraz przedstawiać wypowiedzi pomeczowe zarówno piłkarzy, jak i trenerów obu drużyn. W Biało-Zielonym Kwadransie dowiecie się Państwo, co w murawie piszczy. Wejdziecie z nami do szatni, porozmawiacie z piłkarzami, zobaczycie to, co dla normalnych kibiców jest zazwyczaj niedostępne. Postaramy się Państwu pokazać ciekawostki związane z klubem oraz będziecie się Państwo u nas mogli dowiedzieć o tym, o czym nie przeczytacie na naszej stronie internetowej. W pierwszym Biało-Zielonym Kwadransie zobaczycie Państwo relacje z meczu z Orłem Międzyrzecz. Mamy nadzieję, że uda nam się nakręcić wszystkie gole i porozmawiać po meczu z piłkarzami i trenerami obu drużyn. Wierzymy, że dzięki naszemu kanałowi wideo na stronie internetowej klubu oraz na portalu YouTube będziecie mogli Państwo zobaczyć najważniejsze wydarzenia na boisku. Rozpoczynamy dopiero nasze produkcje wideo. Mamy nadzieję, że wybaczą nam Państwo pierwsze niedociągnięcia. Wszystkie następne programy będą, obiecuję, coraz lepsze. Postaramy się pokazywać boisko z różnych stron, nie tylko ze strony sportowej, ale także ze strony ciekawostek. Postaramy się czasami porozmawiać z kibicami. Wierzymy, że program będzie interesujący. Mamy nadzieję, że Biało-Zielony Kwadrans zachęci Państwa do odwiedzania stadionu przy ulicy Śląskiej i do aktywnego uczestnictwa w meczach Polonii Sparty Świdnica, nie tylko poprzez nasz program. Żeby wejść na stadion przy ulicy Śląskiej i oglądać wszystkie mecze Polonii Sparty Świdnica do końca sezonu 2010-2011, konieczne jest wyrobienie karty kibica. Wyrobienie karty kibica trwa kilka minut. Wystarczy przyjść do klubu z dowodem osobistym, wypełnić formularz, a my na miejscu wydamy kartę kibica. Wydanie karty kibica jest bezpłatne. Na podstawie karty kibica wstęp do końca sezonu na mecze drużyny Polonii Sparty Świdnica jest również bezpłatny. Szczegóły dotyczące wyrobienia karty kibica możecie Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.poloniasparta.pl. Serdecznie zapraszamy. Program Biało-Zielony Kwadrans oglądają Państwo dzięki uprzejmości telewizji Teletop Sudety, która umożliwiła nam na własnej antenie produkcję takiego programu. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo wiernymi widzami programu Biało-Zielony Kwadrans oraz telewizji Teletop Sudety. Sobotę 18 września Polonia Sparta Świdnica podjęła na własnym boisku drużynę Orła Międzyrzecz. Biało-Zieloni wystąpili w składzie. Wójcik, Kotlarz, Niewiadomski, Szczur, Błażyński, Łysak, którego w 75 minucie zmienił Borowy, Goździejewski, Syska, za którego w 81 minucie wszedł Hajłasz, Śmiałowski zmieniony w 85 minucie przez Łoszewskiego i Sobczyk zmieniony w 89 minucie przez Ciołka. Mecz miał w pierwszej połowie bardzo wyrównany przebieg. Obie drużyny bardzo często ścierały się w środku pola i ciężko było wskazać przeważającą stronę. Goście w 30 minucie mieli doskonałą okazję do zdobycia gola. Na szczęście dla polonistów gola nie zdobyli. Druga połowa to już bardzo mocny napór drużyny Polonii Sparty Świdnica, która kilkoma groźnymi akcjami zagroziła rywalom. Gola w 58 minucie zdobył Adrian Sobczyk. Gola będziecie mogli Państwo zobaczyć w materiale wideo. Gola na 2-0 w 67 minucie zdobył również Adrian Sobczyk. Bardzo pięknym uderzeniem pokonał bramkarza gości. W doliczonym czasie gry okazję na podwyższenie wyniku na 3-0 miał Krzysztof Goździejewski. Niestety nasz najskuteczniejszy strzelec nie wykorzystał rzutu karnego i piłka nie wpadła do bramki po udanej interwencji bramkarza. Adrian Sobczyk! Adrian Sobczyk!
W zespole gości nastąpiła podwójna zmiana zagrającego z numerem 10 Henryka Kurbykowskiego na boisko wszedł grający z numerem 4 Paweł Gorgiel i zagrającego z numerem 8 Pawła Cygana na boisko wszedł grający z numerem 11 Mateusz Tatarkiewicz. To już sytuacja z 67 minuty. Po faulu na jednym z naszych zawodników dośrodkowanie w pole karne wybite przez obrońców do piłki. Po wybiciu dochodzi Adrian Sobczyk, który kieruje wprost do bramki. Niestety tego gola nie udało nam się nakręcić w całości. Jak Państwo widzą, udało nam się uchwycić tylko moment, gdy piłka wpada do siatki. Jest to druga bramka w tym meczu Adriana Sobczyka. Goście do ostatnich minut próbują zmienić wynik meczu, atakują bramkę. Poloniści przejmują jednak piłkę, z kontrą wychodzi Adrian Sobczyk, który wchodząc między dwóch zawodników jest faulowany. Po tym faulu Adrian opuszcza boisko, kibice dziękują mu za zdobycie dwóch goli, a Polonia wykonuje rzut wolny. Zespołu gości rzutów karnych Korony Marek Kozińczuk. Dziękujemy za grę z Szczecowy. Dobra na dzisiejszy mecz Adamowi Sobczykowi. Dziękujemy Adam. W doliczonym czasie gry w polu karnym faulowany jest Krzysztof Goździejewski. Sędzia bez wahania wskazuje na jedenastkę. Krzysztof Goździejewski sam próbuje wymierzyć sprawiedliwość. Niestety, jak zaraz zobaczymy, bezskutecznie dobra interwencja bramkarza gości i mecz kończy się wynikiem 2-0. Piłkarze dziękują kibicom za wsparcie, a my zapraszamy Państwa już w sobotę do Dzierżoniowa, gdzie Polonia Sparta zmierzy się o godzinie 16 z miejscową Lechią. Liczymy na Państwa obecność i wsparcie na stadionie w Dzierżoniowie.
Zapraszamy również do wysłuchania wypowiedzi trenerów obu drużyn oraz strzelca dwóch goli Adriana Sobczyka. Krystian Traczyk, trener Orzeł Międzyrzeczy. Panie trenerze, dzisiejszy mecz to mecz walki, mecz wielu starć w środku pola, zakończony porażką 2-0. Jak pan oceni dzisiejsze spotkanie? Spotkanie było ogólnie, tak jak pan powiedział, redaktor, że mecz walki. No ale jestem, jeżeli chodzi o mój zespół, jestem bardzo zawiedziony i rozczarowany naszą grą. Przede wszystkim formacją obrony. Popełniliśmy katastrofalne błędy. Zawodnicy, którzy są podporą tej drużyny, zawiedli dzisiaj całkowicie. Przyjechaliście jako wicelider. Polonia postawiła trudne warunki. Mecz zakończył się wynikiem 2-0. Jak pan ocenia drużynę Polonii Świdnica? Polonia Świdnica próbuje grać piłką. Bardzo się z tego cieszę, bo my też to próbujemy. Nie murujemy się, tylko próbujemy grać otwartą piłkę. Ale no, tak jak mówię, no, Świdnica miała swoje sytuacje, wykorzystała. Mogła to zrobić na początku pierwszej połowy już, ale my też mieliśmy w 30 minucie pierwszej połowy 100% sytuację. No, zawodnik musi taką sytuację wykorzystać, tym bardziej, że gramy na wyjeździe 1-0 do przerwy i całkiem inny przebieg meczu by mógł być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I życzę sukcesów w przyszłości. Dziękuję bardzo. Trenerze, kolejna wygrana 2-0 po ładnym meczu, po meczu walki. Jak pan oceni grę dzisiaj piłkarzy Polonii Sparty Świdnica? Powiem tak, może zacznę od drużyny przeciwnika. Wiedzieliśmy o nich bardzo dużo, dowiedziałem się od trenerów, jak grają, czym nas mogą zaskoczyć i przygotowaliśmy się na ich warianty, więc mieli w pierwszej połowie jedną sytuację po naszym błędzie i w sumie niczym na nas nie zaskoczyli. My zagraliśmy dobry mecz konsekwentnie z tyłu, tak jak uczyłam chłopaków, zero z tyłu. Jeżeli gramy na zero z tyłu, jestem spokojny o to, że coś tam z przodu zawsze wpadnie. Damian Wójcik, kolejny dobry mecz, nie wpuszcza gola, motywuje kolegów. Jak pan ocenia postawę Damiana Wójcika? Tak, nie tylko Damian Wójcik, też to jest cała gra obronna polega na tym, żeby cała drużyna grała w obronie bardzo dobrze i Damian Wójcik absolutnie jest bardzo dobrym bramkarzem i motywuje chłopaków, ale gra obronna polega na tym, żeby cała drużyna była zmobilizowana i bardzo dobrze przygotowana do meczu. Trener rywali stwierdził, że jego drużyna dzisiaj pokazała beznadziejny futbol. Jest zniesmaczony wynikiem, twierdzi, że Polonia Sparta wygrała zasłużenie i że nasz zespół jest bardzo mocny jak na warunki tej ligi. Jak pan to skomentuje? No, bardzo miło mi słyszeć takie słowa. Czy oni zagrali słabo? My po prostu zagraliśmy konsekwentnie to, co sobie zakładaliśmy i tyle. Dziękuję bardzo i życzę kolejnych dobrych wyników. Do zobaczenia, do widzenia. Adrian Sobczyk, zdobywca dwóch bramek w meczu z Orłem Międzyrzecz. Jak pan ocenia grę rywala dzisiaj? Myślę, że drużyna dobrze poukładana. Nie był to łatwy mecz dla nas. Myślę, że początek pierwszej połowy, przez 30 minut myślę, że prowadziliśmy grę. Później siedliśmy troszeczkę fizycznie i przez ostatnie 15 minut mieliśmy troszeczkę problemów. Ponownie motywacja w szatni, druga połowa lepsza, czego wynikiem dwa gole. No, zgadza się, cieszę się, jest to zasługa całego zespołu. Ja jestem napastnikiem, ja tylko mam strzelać bramki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.